W Teatrze Miejskim odbyło się spotkanie noworoczne radnych Rady Miejskiej Leszna, w trakcie którego przewodniczący Sławomir Szczot podsumował działania Rady prowadzone w minionym roku. Także radni pracowali bardzo intensywnie. Muszę powiedzieć też o zdyscyplinowaniu radnych, bo procentowy udział radnych w komisjach to aż 83%, także to jest wysoko. Tak samo na sesjach jest jeszcze większy udział. No, podjęliśmy mnóstwo rzeczywiście różnych spraw, około 380 uchwał zostało przyjęte w tym czasie. No, takich ważnych uchwał, które wpływają na dzień dzisiejszy i przyszłość naszego miasta. Duża jest różnica pomiędzy Lesznem a na przykład Warszawą? Nie, to taka sama wieś, Warszawa. Naprawdę, nie ma różnicy. Myślę, że różnica jest taka, że w Warszawie jednak gonimy, jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy zapominają o dzień dobry, no bo są w pędzie, bo to wszystko jest szybciej. A tutaj jednak i ten czas płynie trochę wolniej i spokojniej. I myślę, że to jest różnica. Na przykład ludzie są tacy sami. Podczas zebrania nie zapomniano o zmarłych członkach Rady, którym oddano cześć minutą ciszy. Uczcimy ich pamięć minutą ciszy. Obok chwil refleksji i wspomnień nie zabrakło jednak i radosnych. Pan ocenia rok 2016? Myślę, że pozytywnie. Dużo ciekawych wydarzeń, zarówno w mieście, jak i w życiu. No przede wszystkim otworzyła nam się nowa placówka kulturalna na mapie Leszna. Jest to Teatr Miejski, w którym stoimy, także dla kultury to był na pewno bogaty rok. W sporcie też było sporo osiągnięć, sporo wydarzeń się w mieście Lesznie działo. Zawodnicy z Leszna też wiele medali zdobyli, także myślę, że to był dobry rok. Ale mam nadzieję, że 2017 będzie jeszcze lepszy. Dobrze. Jest utrzymana dynamika rozwoju, jest jakość, tak? Jest parę takich akcentów silniejszych niż były poprzednie. Myślę, jak chociażby o muralach, tak? Ale przede wszystkim najważniejsze, że jest gospodarka, tak? Że jest dynamika rozwoju gospodarczego, co pozwala na mnożenie pieniędzy również w budżecie. Jak w budżecie są pieniądze, to jak nawet w tym wieku się wie, najpierw trzeba mieć, a potem można rozdawać, więc to jest dobre, na pewno dobrze, tak? Trzeba powiedzieć, że pamiętajmy o 2016 roku, ale miejmy nadzieję, że wszystkie marzenia i plany ten 2017 rok spowodują, że pod koniec, czy na początku 2018, czy pod koniec 2017 powiemy, że ten rok był jeszcze lepszy. Jeżeli panu prezydentowi uda się zrealizować to, co zaplanował w najbliższym czasie, to myślę, że Leszno się bardzo mocno rozwinie i będzie miastem na miarę XXI wieku. Miłą atmosferę zapewniły dziewczynki z zespołu wokalnego Miejskiego Ośrodka Kultury, które za pięknie wykonane kolędy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Jak się panu podobały występy, pierwsza część występu? Ja jestem bardzo zadowolony z dzieciaków. Takie dzieci są najlepsze, szczególnie jeżeli jeszcze grają na instrumentach. Skrzypeczki to mój instrument, także niestety sam gram. Zebrani mieli także niepowtarzalną szansę, aby obejrzeć przedpremierowy pokaz spektaklu pod tytułem Wiśniowy Sad Antona Czechowa w reżyserii Jana Tomaszewicza. Sesję zakończyło spotkanie z aktorami teatru. Wydaje jakoś bez sensu. Pani pozwoli, ja mu zbieram. Proszę pani.